W serii filmów, jakie Państwo zaraz zobaczycie, chcieliśmy pokazać życie mieszkańców wsi pszczyńskiej, jakie toczyło się 100 lat temu. Większość scen z tego cyklu filmów przeżyłem sam. Przeglądając bogate zbiory prywatnego muzeum w Jankowicach, poczułem, że przedmioty tutaj zgromadzone mogłyby opowiedzieć ciekawe historie, których były świadkami. Stąd pomysł odtworzenia scen z wykorzystaniem zgromadzonych tutaj eksponatów i pokazania ich zastosowania w nie tak dawno minionych czasach. I ludzi w ich strojach, z ich mentalnością, językiem od wieków zachowanym. Taki dokument skierowany przede wszystkim do młodzieży. Z czasów, kiedy Śląsk był jeszcze w granicach Niemiec, a reszta Polski po kawałku w Rosji, Austrii i w Prusach. Kiedyś starsi uczyli młodych, przekazywali im własne doświadczenia. Teraz odwrotnie. Młody uczy dziadka, jak posługiwać się smartfonem, kartą bankową czy komputerem. Chciałeś muzyki, to musiałeś się uczyć grać na organkach, na pianinie czy na harmonii. Śpiewało się w towarzystwie, w rodzinach. A teraz włączysz jedno z wielu urządzeń i gra muzyka. Leżysz i słuchasz. Kiedyś, aby jeść, trzeba było hodować kury, wieprzka, kozę dla mleka, uprawiać pole. Zbierało się zioła na wypadek choroby. Wszystko było lokalne, sezonowe. To, co w polu i na drzewie, a nie w Afryce na przykład. Nie da się opowiedzieć historii tego regionu bez nawiązania do powstań śląskich. Dlatego zobaczycie Państwo jedną ze scen nagraną na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. Mam nadzieję, że oglądając te filmy poczujecie Państwo klimat tamtych lat.